Tak znika charakterystyczna, wysoka na 54 metry wieża oświetleniowa. Stadion Ruchu Chorzów będzie miał teraz tylko 3 wieże. Rozbiórka rozpoczęła się po tym, jak podczas zleconej przez MORiS kolejnej ekspertyzy odkryte zostało pęknięcie w obrębie podstawy jednego masztu. We wrześniu podczas poprzedniego przeglądu problem nie został zauważony przez ekspertów. My zakładaliśmy, że rok 2023 to jest rok końca tych masztów oświetleniowych. Mieliśmy już też zapewnione środki finansowe na wykonanie projektu ścięcia tych wież i wykonanie projektu nowego oświetlenia, a w dalszej perspektywie oczywiście wykonanie tego wszystkiego. No natomiast no tutaj mocne zaskoczenie ze strony ekspertów, którzy wykonywali nam te ekspertyzy, że nagle w styczniu pojawia się pęknięcie, które zagraża już bezpieczeństwu i ten maszt jeden musi być ścinany natychmiast. Problem z masztem zlokalizowanym blisko drogowej trasy średnicowej przyspieszył plany Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Całe oświetlenie ma zostać wymienione, jednak będzie to sporo kosztowało, bo od 3 do 3,5 miliona złotych. Szczegóły na razie nie są znane. Dopiero jak będzie zrobiony projekt całościowy, bo tutaj są i badania geologiczne potrzebne, dlatego że jeżeli będziemy się starali ustawiać na płycie boiska, czyli już bardziej bliżej tego pola gry, no to wiadomo, że będzie trzeba i betony, to nie może stać na trawie. Nowe oświetlenie ma spełniać wymogi ekstraklasy. Na razie chorzowski klub czeka tymczasowa przeprowadzka. Runda wiosenna pierwszej ligi rozpoczyna się już za 2 tygodnie i nie ma mowy o tym, że piłkarze Ruchu będą mogli rozgrywać mecze na własnym stadionie. Dokończą sezon na wyjeździe. Najbliżej jest temat Piasta Gliwice. Myślę, że to jest neutralny też kibicowsko nasz taki partner, tak? I też kosztowo myślę, że tutaj przy pomocy oczywiście Urzędu Miasta będziemy w stanie to gdzieś załatwić. MORiS chce, żeby kolejny sezon piłkarze rozegrali już na obiekcie Przycichej, jednak zanim to nastąpi, potrzebna będzie duża inwestycja. Sama rozbiórka i wywóz uszkodzonego masztu ma potrwać do piątku. Prace kosztują 70 tysięcy złotych. Z ich powodu 2 pasy na drogowej trasie średnicowej w kierunku Katowic zostały wyłączone z ruchu na odcinku kilkuset metrów.